kochani. Mam na imię Lidia, a dzisiejszy film zostanie poświęcony książce Tam, gdzie rośnie czerwona paproć, której autorem jest Wilson Rose. Tytuł uważany jest za ponadczasowy klasyk literatury młodzieżowej, a jego pierwsze wydanie pojawiło się w Stanach Zjednoczonych 60 lat temu. Uwielbiamy wskrzeszać historie z dawnych czasów, dlatego nie mogło zabraknąć u nas tej książki. Tam, gdzie rośnie czerwona paproć, to pachnąca dzikością i przyrodą opowieść o niezwykłej przyjaźni między chłopcem i jego dwoma psami gończymi. Czytelnik poznaje całą historię z perspektywy dorosłego już bohatera, który po latach powraca wspomnieniami do czasów swojego dzieciństwa. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w przeszłość, dzięki której przeniesiecie się na farmę w malowniczych górach Ozark. Zamieszkuje ją wraz ze swoją rodziną kilkunastoletni Billy Coleman, który ma w życiu tylko jedno marzenie – stać się posiadaczem dwóch psów gończych. Chłopak pragnie opiekować się nimi, wyszkolić je na najlepsze psy myśliwskie i wspólnie polować na szopy. Na jego drodze w spełnianiu marzeń pojawia się jednak wiele przeszkód, którym musi stawić czoło. Pierwszą z nich jest brak pieniędzy potrzebnych do zdobycia zwierząt, a drugą dzieląca ich odległość. Billy jest jednak niezwykle zdeterminowany i zdolny do wszelkich poświęceń. Z uporem godnym podziwu dąży do realizacji swojego planu. Nie straszna mu długa, samotna wędrówka, czyhające niebezpieczeństwa i niepogoda. Chłopak wie, że na końcu tej drogi czekają na niego upragnione psiaki. Książka pełna jest wzruszeń i dostarcza czytelnikowi niezapomnianych emocji. A wszystko za sprawą niezwykle silnej więzi, która wytworzyła się pomiędzy bohaterem a jego ukochanymi psami. Historia Billego udowadnia także, jak ważna w życiu jest wiara w samego siebie i determinacja. Jeśli poszukujecie książki, która zmotywuje Was do sięgnięcia po swoje marzenia, Tam, gdzie rośnie czerwona paproć, jest właśnie dla Was. Książkę znajdziecie w naszej księgarni internetowej. Link dostępny jest w opisie. Zachęcamy Was do lajkowania, komentowania i pozostawienia subskrypcji na naszym kanale. Już niebawem pojawi się nowy film. Do zobaczenia!